Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie zobaczą Państwo odcinek specjalny, w którym ekipa Motośladu opowie o swoich motocyklowych przygodach w kończącym się 2020 roku. Rzadko tak się zdarza, żeby cała ekipa Motośladu znalazła się w jednym miejscu pod jednym dachem, ale to jest specjalna okazja, okazja do wspomnień, okazja do tego, żeby złożyć życzenia wszystkim Państwu, także motocyklistom, bo wiem, że oglądają nas też ludzie, którzy niekoniecznie jeżdżą na motocyklach, ale myślą o tym, żeby zacząć tę fajną przygodę właśnie z jednym śladem. Proszę Państwa, to jest fajny moment, w którym powspominamy troszeczkę tego, co działo się w ubiegłym roku. Jest z nami i profesor Igor, i doktor Rafał, i Enrico Buscema, Easy Biker, jest i Przemek Raczek, cała ekipa, która co roku będzie Państwu prezentować najnowsze ciekawostki ze świata motocyklizmu. No dobrze, to tak przy okazji zadam pytanie Przemkowi, co najfajniej wspominasz z tego roku, może co najgorzej? No, tych gorszych momentów chyba nie było. Motocykle, ponieważ no, mamy trudną sytuację epidemiologiczną, że tak powiem, ratowały mój, że tak powiem, korzystny stan psychiczny. Od samego początku wiosny, gdzie zaczęło się Harleyem, tym lowriderem o świetnym zawieszeniu, bardzo fajnie mi się jeździło, to był taki rozruch. Potem, co prawda robiło się cieplej, ale zamarzło piekło, bo jeździłem Harleyem Lifewire elektrycznym. To, jak? Mam swoje zdanie, bardzo fajna sytuacja. No a potem już było bardzo z górki, bo lecieliśmy po triumfach, ja przynajmniej leciałem. Tu koledzy też, brali te motocykle. I co jeden był to lepszy. Co tydzień, co dwa myślałem, że to będzie najlepszy motocykl w danym sezonie, który będzie mi dane testować. Odstawiałem jeden, odbierałem drugi i wchodziłem na kolejny schodek, więc po prostu aż do samej jesieni było na pełnym, że tak powiem, gazie, o krótko mówiąc. No dobrze, ale który z tych motocykli zrobił na tobie największe wrażenie? To. Rocket, oczywiście. No nie ma co do tego dyskusji. Myślałem, że tak będzie w przypadku Scramblera poprzedniego, ten 1200, który jest naprawdę świetnym motocyklem, bardzo uniwersalnym, bardzo wygodnym, ale on jest w pewnym tylko wycinku. Natomiast to jest dla mnie motocykl docelowy, skończony i póki co to jest top 2020 dla mnie. Zresztą sam wiesz, bo teraz jeździsz tym motocyklem, że to jest coś po prostu, coś poważnego. To był największy prezent, jaki od Mikołaja pod choinkę dostałem. No, to i jest to przed gwiazdką. No. Dokładnie. Antycypowany. Dobrze, to jeszcze słówko o tym jakiejś podróży. Wybierałeś się gdzieś? Tak, o, jeszcze na przykład nie wspomniałem, to było jedno, to pytałeś o te najgorsze przeżycia, to pewien pierwiastek najgorszego przeżycia, znaczy najtrudniejszego wyzwania motocyklowego był w momencie, kiedy jeździłem road glidem, który w pełnym zestawie ze mną, małżonką i bagażami i 420 kg suchej masy udaliśmy się w podróż do Słupska. Swoją drogą ciężko jest dojechać na nawigacji Harleya do Słupska, ponieważ tam się nie da polskich znaków wpisać. No ale dobra, okej. Okay. Pojechaliśmy. To było naprawdę wyzwanie zapanowanie nad tak ciężkim motocyklem. Jest po prostu super luksusowy w trasie, ma wszystkie możliwe funkcje, gra stereo, po prostu jest przecudowny i przetrudny w opanowaniu dla mnie. Więc to było takie wyzwanie trudne, ale to była też podróż. I taka podróż, gdzie trafiłem na bardzo dobre warunki atmosferyczne, gdzie przez kilka dni pojechaliśmy do znajomych tam się pobawić, że tak powiem, i wracaliśmy tym motocyklem. Taka namiastka wakacji, których akurat w tym roku nie mogłem wyjechać na wakacje, bo była sytuacja jaka była, tak?
to były wspomnienia Przemka, a teraz czas na spotkanie, przepraszam, że tak to określę, z najświeższym nabytkiem programu Motoślad, z doktorem Rafałem. Doktor Rafał jeździł kiedyś motocyklami ciężkimi, przed taki moment, kiedy no nie znaliśmy się jeszcze wtedy, nie wiedziałem, jak potrafisz jeździć, czy ogarniesz coś bardzo ciężkiego, ale o tym ciężkim to powiemy na końcu. I wsiadłeś najpierw na 125 Malaguti i z tego, co zauważyłem, nie było to jakieś nieprzyjemne doznanie. Czy wiesz co, to było po długiej przerwie w jeździe na motocyklach, w związku z tym fajnie, że miałem okazję się tak wjeździć i tak jak mówiłem w programie, wydawało mi się, że te 125 to będzie taka se. A okazało się, że rzeczywiście daje ogromną przyjemność i daje możliwość przypomnienia sobie, tudzież no, nauczenia się jazdy na motocyklu. Wiesz, ale to był taki moment, w którym doszedłeś do wniosku, że zaczyna ci się to znowu podobać, bo miałeś taki moment przerwy i te 125 były pojazdami, które myślałem, że cię tym obrażę. Okazało się, że nie, że właśnie są fajne. Mało tego, propagowałeś jazdę motocyklem na prawie jazdy samochodowym, bo ludzie tak mogą jeździć, warto o tym wspominać. Zacząłeś jazdę motocyklem 125 i potem się zaczęło. No, potem się zaczęło. Potem zaczęły się triumfy. I to chyba w zasadzie wszystkie triumfy to taka najbardziej wspaniała przygoda motocyklowa w moim życiu. Zacząłem z wysokiego C, bo od Triumfa Bonneville'a. To jest motocykl, w którym się zakochałem. To jest moja miłość tegoroczna. Później były kolejne triumfy, które na mnie robiły oczywiście wrażenie, ale ostatni triumf, Rakiet, to było coś. Tutaj jesteśmy zgodni całkowicie. Obawiałem się, że mogę sobie nie poradzić z takim motocyklem, bo nigdy nie dosiadałem. Pocieszę cię, ja też się bałem trochę, ale pomyślałem, idziesz na głęboką wodę. Tak, i miałem bardzo dużo szacunku i początkowo przez te pierwsze kilka dni troszkę się męczyłem, ale na koniec to miałem taką radość z jazdy. To jest tak przyjemny motocykl, mimo że no, pozornie wygląda na ciężki, jest ciężki, ale bardzo wygodnie się nim jeździ i byłem tym totalnie zaskoczony. I w zasadzie taki motocykl mógłbym mieć. Wcale się nie dziwię. Cieszę się twoim szczęściem, że ty taki masz. No, wiesz, nie jest wykluczone, że w niedługim czasie i ty będziesz jeździł jakimś ciężarowym motocyklem, Rocketem na przykład. Wszystko się może zdarzyć. No dobrze, najfajniejsza przygoda z wszystkich tych dni, kiedy jeździłeś w roku 2020? Najfajniejsza przygoda na pewno to, jak z moimi sąsiadami zebraliśmy się przy Bonneville'u, odpaliliśmy te dwa cylindry i jak małe dzieci słuchaliśmy tego dźwięku silnika. Cieszyłem się po prostu jak małe dziecko, naprawdę, i to mówię, to jest moja miłość, pomimo że Rakiet Trójka świetny, ale chyba Bonneville to jest coś, co mi bardziej odpowiada i ten dźwięk niesamowity. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Czas na kolejną osobę, którą znacie już troszeczkę dłużej niż doktora Rafała, czyli profesora Igora, naszego testera i podróżnika. Profesor Igor naprawdę przykłada się też do wszystkich materiałów, jak pozostali panowie. Sam filmuje, sam robi mnóstwo rzeczy. Igor, powiedz mi, jakie najfajniejsze doznania miałeś w roku 2020?
Najfajniejszym doznaniem było to, że mimo wprowadzonego stanu pandemicznego nie ograniczyło to moich zdolności podróżniczych, to znaczy udało mi się wyjechać w dwa bardzo fajne regiony naszego kraju. Odwiedziłem góry oraz odwiedziłem Podlasie. Och, to były fajne wyjazdy. Obydwa to były takie jak sos słodko-kwaśny troszeczkę. To znaczy słodko było, bo miałem bardzo fajne maszyny do dyspozycji. Na Podlasiu byłem Suzuki V-Strom 1000, natomiast w góry wybrałem się Yamaha Tracer 900. Natomiast tego odrobiny smaku kwaśnego dodał deszcz, który lał niemiłosiernie za każdym razem, gdy wracałem do domu. Za drugim podejściem skłoniło mnie to do uzupełnienia mojej garderoby motocyklowej. Uzupełniłem ją o strój przeciwdeszczowy, ale potem się okazało, że był już mało przydatny, ponieważ od momentu zakupu do dojazdu do domu przestało padać. No tak zaczarowałem pogodę. Igor, najlepszy, najciekawszy twoim zdaniem motocykl roku? Och, tu miałem cały przestrzał, bo posadziłeś mnie i na fantastycznych 125-kach. Tutaj muszę pochylić czoła przed Malaguti, bo zrobili kawał świetnej roboty. Ten motocykl i wygląda, i jeździ. Mówię tutaj o RST-125. Tak, RST-125. No nie powiem, żeby skradło moje serce, bo inny motocykl to zrobił. Jestem jedynym chyba w redakcji, który nie jeździł Rocketem. To jest trochę... Nadrobimy. Ale nie zmienia to faktu, że... Triumph to jest marka, którą pokochałem. Pokochałem ją od mojego pierwszego posadzenia 4 liter na kanapie na motocyklu Speed Triple. To jest cudowna, fantastyczna, wspaniała, piękna, cudownie jeżdżąca, fantastycznie skręcająca, fantastycznie rozpędzająca się i bardzo dobrze hamująca maszyna. Po prostu mój ideał. No ale dopiero po wyjeździe w góry na tej 900-ce dowiedziałem się, czego tak naprawdę w motocyklach szukam. No i czas na ostatniego członka ekipy Motośladu, to Enrico. Enrico jest podróżnikiem. Ten rok nie był dla niego zbyt łatwy, bo rzeczywiście nie można było aż tylu podróży wykonać, które były zaplanowane. Niemniej jednak Enrico to człowiek pełen nieprawdopodobnych pomysłów, do tego wszystkiego władający wieloma językami. Najgorzej chyba z tych języków idzie mu z polskim, ale też nie można się przyczepić. Enrico zwykle pojawia się na zakończenie programu. Dziś będzie prawie tak samo. Enrico, najfajniejsze przeżycia z roku 2020. Przede wszystkim wspominam tego rok, jak pierwszy rok, na który nie miałem ani jeden dzień gorączka. Chyba tak się bałem, żeby być chory, tak się bałem, żeby kaszleć, że jestem zdrowy jak ryba, jak się mówi po włosku. Ale nic straconego. Było ten ograniczenia, powiedzmy, do egzotycznego kraju, ale przez to odkryłem, że Polska da się lubić, więc odkryłem przepiękne tradycje kulinarne w Augustów, te pirogi z taką ryba, albo w Szczecinie takie piękne wybory mis, więc i dużo, dużo muzeum motoryzacji. Czasami się chwalę, jak was spotkam, drogi motowizjonerów na droga, bo odkryję, że nie byliście w Szczecinie na ten muzeum motoryzacyjne lub w Drohicinie. A ja postaram się i będę się jeszcze bardziej postarał na następnego rok, żeby was udowodnić, że jeżeli ja mogę, każdy z was może, więc nawet nie wiecie, jak długa jest ta lista od mój plan 2021. Rozpoczynają się za kilka dni, bo już będą te niespodzianki, więc kontynuujecie oglądać Motoślad, bo Motoślad nigdy nie przestawi być na wasze ekranie telewizyjne. Zawsze będę ten czwartek, jest taki zasadniczy o godzina 22. Siedzicie tam i czekacie na ten moment, na który ten super głos od tego DJ i taki wybitny głos od Antira zaczyna właśnie wypowiedzieć, o jakie są te nowości. Więc nic straconego, nie będą te targi mediolanskie, trudno, nadrobimy następnego rok, ale proszę nas wiedzieć, że nasza, powiedzmy, ochota, nasza pasja nie tracił, tym bardziej. Ja już powiedziałem mojej bliskiej osobie, że na następnego rok mnie nie będzie w ogóle, bo planuję być tam,
Nie mogę zdradzić tajemnicy. Enrico, a tak przy okazji z ciekawości spytam, który motocykl, który oglądałeś, zrobił na tobie największe wrażenie? Czy może ten prototyp Iskry? Czy może coś w Drohiczynie? Muszę wam powiedzieć, że biłem bardzo... Teraz wygląda, że nie wiem, dostajemy każdy z nas jedno Triumf, ale moje ulubione i zaskakujące motocykl rok 2020 jest ten Tiger 900, ale nie ta wersja GT, bo nie próbowałem, tylko ta wersja z ten koło 21 cali, ta wersja rally, które powiedzmy, jeżeli nie byłoby ten rok za bardzo negatywne finansowo, już miałem gotowe, taka mała pula, bo to jest ten motocykl, który w tej chwili jest na mojej pozycji pierwsza i jestem człowiek lekko ograniczony, bo nie byłem na rokiet, ale jestem ograniczony do enduro szosowe. Tak ustaliłem mój talebanski parafia i lubię właśnie przez tego dziedzina czuć się dobrze. Nie chcę, żeby ten wiatr mnie wiał za mocny, jestem może ograniczony, ale kto wie, wiecie, że motocyklistów jesteśmy bardzo specyficzni. Święta i Nowy Rok bez życzeń, to jak nie święta i nie Nowy Rok. Powiem jeszcze, że zwykle życzenia są takie zdrowia i tak dalej. Wiadomo, zdrowia przyda się nam bardzo dużo, natomiast chciałbym te życzenia poświęcić głównie ludziom, którzy kochają motocykle i tym, którzy pewnie w przyszłości będą kochali motocykle dzięki temu programowi. Przemek. No, życzenia takie może świąteczno-motocyklowe, tak? Żebyśmy w przyszłym roku mogli jeździć dużo więcej niż w tym, żebyśmy mieli gdzie jeździć, czym jeździć, żeby powstawały nowe konstrukcje motocykli, które nas zaskakują, jak niektóre w tym roku. Żebyśmy pod obrusem świątecznym znaleźli sianko na te motocykle, bo to jest niezwykle ważne. I żeby benzyna była tania, a zdrowie na tyle, żeby się utrzymać na motocyklu, wystarczy. Doktor Rafał. Słuchajcie, ja w tym szalonym roku oczywiście zacznę od zdrowia, bo tego wszystkim należy życzyć. Jeżeli chodzi o te motocyklowe życzenia, to na pewno bardzo dużo przyczepności, realizacji wszystkich marzeń tych motocyklowych, zarówno na te nowe maszyny, ale także i na super trasy. Jak najwięcej słonecznych dni. I tak jak mówię, żeby te wszystkie życzenia, to co sobie zażyczycie, to co chcecie zrealizować, żeby w tym przyszłym roku udało się nareszcie zrealizować. Profesor Igor? Kochani, ja wam życzę, żeby zawsze pogoda była i przed wami, i za wami. Żeby zawsze przed wami i za wami była ta droga, którą kochacie najbardziej, a pod wami ten motocykl, który uwielbiacie. Wszystkiego motocyklowego. Buon Natale, dbajecie o zdrowie, bądźcie mili i bądźcie dobrymi motocyklistami, bo my, motocyklistami, jesteśmy inni niż reszta, świat normalny. A powiedz mi, co to za tajemnicze pudełeczko cały czas trzymasz w ręce? To jest panettone, Buon Natale, chcę powiedzieć do naszych widzów. To jest taki babeczka ciasto, które się zje tylko i wyłącznie na święta, pochodzące prawdopodobnie z miasta Mediolan. Więc Buon Natale i spróbujecie zachować trochę ten dystans socjalny, jak my robimy, i nic was nie będzie. Proszę nie boić, tu w środku jest też taka szczepionka, która załatwia wszyscy nas te problemy. No i to były życzenia od ekipy Motośladu. Zapewne Arek, który stoi za kamerą i rzadko macie okazję go zobaczyć, też chętnie by wam złożył życzenia, więc ja pozwolę sobie zrobić to za niego. Nasz Arek także życzy państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, a od siebie mogę powiedzieć jedno. Szanujmy się na drodze, szanujmy się w każdej sytuacji, tak szanuje się ekipa Motośladu. My naprawdę traktujemy się jak przyjaciół. Nie zawsze się spotykamy w takim składzie jak dzisiaj, ale życzymy wam, żebyście wasze plany realizowali, żeby wasze wyjazdy zawsze kończyły się pozytywnie, bez najmniejszej ocierki, bez czegokolwiek, co może nas na drodze spotkać, żeby szanować zarówno kierowców samochodów, jak i żeby kierowcy samochodów szanowali motocyklistów.
kolarze też niech jeżdżą. Natomiast wracając do tematu życzeń, kochani, wszystkiego dobrego, zarówno na te święta, jak i na Nowy Rok, który mam nadzieję będzie rokiem o wiele fajniejszym, o wiele wolniejszym, luźniejszym i będziemy mogli już wtedy z czystym sumieniem powiedzieć, jedziemy tam, gdzie nas oczy poniosą. Wszystkiego dobrego. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.